Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Jak zawsze GoPro w tej temperaturze daje się we znaki, także stąd ten odcinek jest taki krótki, bo naprawdę bardzo ciężko było mi go nagrać. Teraz na moim kanale będzie się pojawiało coraz to więcej odcinków, ponieważ na dworze robi się coraz cieplej i jest naprawdę świetnie. Ale muszę. Cześć. A no, jakiś alarm. Dawaj, przyjeżdżamy, bo znowu będziemy pół godziny czekać. Nie, ja ostatnio czekałem pół godziny. Myślałem, że sobie pojeżdża i się po tej pół godziny otworzyło i zamknęło od razu. Stwierdziłem, pierdziu, wracam. No, ale to jest naprawdę świetne uczucie, jak zdejmujesz w końcu rower z trenażera. Jest taka piękna pogoda. O kurde, miałeś rację. Jak na przełajach teraz. Foteczki porobione, można jechać. O, a widzę, tobie też na niskich przerzutkach tak przeskakuje coś. O, to trudne jest. No, a może jakieś niesulice? Bo nie wiem, nie wiem. Nie wiesz? Może. Może? Dawaj. I patrz, i człowiek chce ponagrywać, a GoPro od zimna się wyłącza. I trzeba włączać na 10 sekund i wyłączać. Ale śmieszny dźwięk poszedł, słyszałeś? No. Oj, fajnie w dół. Od razu cieplej jak jedziemy, nie? No. Żeby się zostaliśmy i zimno. A tam konie są. Patrz. Jo, ale czad. Ogrzewanie tu. Do GoPro? No. No przydałoby się. To by się od zimna nie wyłączało. Ogrzewanie wodne. Tak. Plecak, grzałkę. Woda, cyrkulacja. To jest cudne. Ten jedzie, damperek. Z przodu też, amortyzator fajny, RockShox. A ja sztywno. A ja sztywno. A powiem ci, że bardzo fajnie ta foto wyszła nawet. Ale mnie słońce poraziło z kałuży. Co tam dojechało? Jakieś ciężkie coś. Czołg. O kurde. Sporo wody nawet. Ale wtedy był taki zasób słońca. No, ładny był. A ja musiałem być akurat w Radoszynie. Ja chciałem gdzieś autem pojechać. I mnie tak kusi do dziś. Powiem ci, że jak wracałem właśnie z Radoszyna, to wiesz, jakie skończyli dookoło Hotso, tam na pole. Po tej zimie jakieś wyjątkowo wielkie dziury są, nie? Nie było jeszcze takich wielkich. A co? Kotek! Sprawdzam.
No nie, no raczej nic nie zapomniałeś. To co on tak powiedział? GoPro mi pada. Dobra, mój odwieczny problem z GoPro daje się bez znaki, także żegnam się z wami, zostawiajcie łapkę w górę, subskrypcję i do następnego odcinka. Siema! Siema.